Witajcie na kanale Skoczkowie. W dzisiejszym odcinku opowiem o skoczkach, którzy mają polskie korzenie, ale reprezentowali barwy innych krajów. Przypominam jeszcze o możliwości subskrypcji kanału, a teraz nie przedłużając, lecimy z tematem. W sezonie 2006-2007 niespełna 18-letni Artur Pauli zajął dwukrotnie miejsce w czołowej dziesiątce Pucharu Świata. Szybko okazało się, że ojciec Artura pochodzi z Jeleniej Góry, a sam Artur ma polski paszport i płynnie posługuje się językiem polskim. Wtedy kibice w komentarzach na stronach skokowych zaczęli marzyć o tym, jakby to było wspaniale, gdyby Pauli stał się częścią polskiej drużyny. Kariera Austriaka nie trwała jednak długo. Kontuzje, które odniósł po sezonie 2007-2008, sprawiły, że Artura nigdy więcej nie zobaczyliśmy już w Pucharze Świata. Patryka Witeza mieliśmy okazję poznać podczas tegorocznych letnich mistrzostw Polski. Słoweński skoczek pokonał nawet 4 zawodników polskiej kadry narodowej. Na arenie międzynarodowej póki co nie odniósł większych sukcesów. Mama Patryka pochodzi spod Warszawy, dlatego skoczek często odwiedza nasz kraj, a skoki narciarskie uprawiał również starszy brat Patryka, Robert. Damian Lasota to zawodnik, który regularnie bierze udział w mistrzostwach Polski. Na arenie międzynarodowej skacze pod czeską flagą, ale mimo zapaści w kadrach naszych południowych sąsiadów, nigdy nie dostał szansy debiutu w Pucharze Świata. Patryk Gasienica, amerykański skoczek ze sportowej rodziny, jego ojciec skakał nawet w biało-czerwonych barwach. Patryk w swoim 34. podejściu w końcu zdobył pierwsze punkty Pucharu Kontynentalnego. Mimo że jest jeszcze młodym zawodnikiem, nic nie wskazuje, by w przyszłości miał namieszać w czołówce Pucharu Świata. Simon Śpiewok to młody niemiecki skoczek, którego rodzice pochodzą ze Śląska. W zeszłym sezonie Simon wziął udział w Mistrzostwach Świata Juniorów i zajął w nich miejsce pod koniec trzeciej dziesiątki. Nigdy nie zdobył punktów Pucharu Kontynentalnego. Julian Musiol. Ojciec Juliana jest 7-krotnym medalistą olimpijskim w bobslejach. Podobnie jak w przypadku Śpiewoka, korzenie niemieckiego zawodnika sięgają Górnego Śląska. Julian tylko 2-krotnie w karierze zdobywał punkty Pucharu Świata, w obu przypadkach będąc 22. zawodnikiem konkursu w Sapporo. Dominik Bafia to syn Tadeusza, byłego reprezentanta Polski w kombinacji norweskiej oraz trenera kanadyjskich skoczków. Urodzony w Łodzi Dominik początkowo należał do grupy trenowanej przez swojego ojca, jednak już w wieku 18 lat zakończył karierę skoczka. Alexander Herr rozkręcił imbę podczas Igrzysk Olimpijskich w Turynie i po turnieju wyleciał z niemieckiej kadry. Matka Aleksandra była z pochodzenia Polką, dlatego rozpoczął on starania o polskie obywatelstwo. W tle był jeszcze temat szwedzki, ale ostatecznie Aleksander nigdy nie wystąpił pod inną flagą aniżeli niemiecka w zawodach międzynarodowych. O swoich polskich korzeniach opowiedział też Herman Huczkowski, udzielając w 2005 roku wywiadu dla portalu skokinarciarskie.pl. Idąc dalej do sekcji komentarzy, możemy przeczytać także o przodkach z Nadwisły Stanisława Filimonowa, który na przełomie wieków pojawiał się w konkursach Pucharu Świata. Pod fińską flagą skakali trenujący jako juniorzy w Polsce bracia Okas, czyli Daniel, Sebastian i Paul. W bazie FIS-u możemy również znaleźć skoczków o polsko brzmiących nazwiskach, natomiast nie jest powszechnie wiadomo nic na temat ich polskiego pochodzenia. Mam tutaj na myśli takich zawodników jak Krzysztof Kowalczyk, Matis Czekała, jego siostra Alina, albo też Jenny Nowak. W tym odcinku to już wszystko. Dziękuję za obejrzenie. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, subskrypcję na kanale oraz komentarz pod filmem, jeżeli znacie jeszcze jakiegoś skoczka z polskimi korzeniami. Trzymajcie się, cześć!